Dostaliśmy się na mecz najsławniejszej drużyny baseballowej na świecie. Jak wygląda atmosfera na stadionie i dlaczego ochrona nie chciała nas wpuścić? Usiądź wygodnie i oglądaj do końca. Chodź, Koren, coś ci pokażę. No chodź. Chodź, Koren, coś ci pokażę. To nie jest śmieszne, Mateusz. To już było. Idziemy na Bronx. Polecam bardzo serię Kuce z Bronxu. Jeśli lubicie wolno lub jeśli robicie szybko. Lubisz wolno czy szybko? Ale ma. Ale. Zielona piątka. The Bronx! O, już mi się nie podoba, bo za gorąco. Słuchajcie, dostaliśmy wiadomość, że nie możemy powiedzieć jednego zdania bez wycinania. Czy to prawda, Kornel? Tak. Mati w domu, jak ty robi to... Kornel, idziesz do pracy? Ci wycina wszystko. Jak można kogoś zabić? Lego. Robisz pięść i wysuwasz leciutko dosłownie środkowy palec. Ale tak? I z całej epy ładujesz pod mostek. Jak można ogłuszyć swoich widzów? To jest najśmieszniejsze, on tak się wbił tutaj takie. To jest pury pan. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że ja zaśpiewam. Czy on po prostu chciał, że tak powiem, bless people with his music? Chciał, żebyśmy go nagrali na kanał wstawić, bo wiedział, że to odkrywcze siedzi, nie? To jest Bronx, jedna z dzielnic Nowego Jorku. Teraz ilu? Z sześciu. No tak. Co jest, jakie Manhattan? Masz Queens, bo? Masz Bronx, masz Brooklyn, masz Manhattan, jakieś wiesz. I Long Island. To Long Island? To jest... Kurde, nie gadajcie, że dzisiaj jest mecz Yankeesów o 19:05, he? He? Idziemy na mecz Yankeesów? Idziemy dzisiaj na mecz Yankeesów po zoo. Sprawdziliśmy, że jest średnia cena $150 za mecz. Wczoraj był za $60, to możemy kupić, nie? Ceny na mecz Yankeesów, czyli jedna z najlepszych drużyn na świecie w baseball, wahają się od $5 do nawet 4703. Dobra, jest 5, no. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island. Staten Island. A nie Long Island. Kuba, co to jest? Co to jest? Co? W Zamościu? Tak, Zamościu. Bronx Zoo. Free tickets for adults. Modepi. 3,60 za puszkę? Waliłaj. Hello? Fucking shit. Bambusy? Jak ty się do ludzi odzywasz? No co, to jest bambus przy bambusie. Goryle są do 4:30. Co ty gadasz? Wiemy. To jest mój drugi raz w zoo. Już mieszkamy razem. Ogólnie do zoo bardzo późno poszedłem, bo tak miałem 20 lat. To późno. Wielbłąd jednogarbny. Wygląda jak koń w kamerze. Fajnie to wygląda. Dobra. Co tam? Patrz, stał. Ale żuje. Ale żuje. Nie no, tutaj akurat jest ciekawie. No, cześć. Ojciec twój. Boring. Dobra, co to pierda? Kornel, popowiadaj coś, ty wyglądasz w ogóle jakbyś ten. Wiesz co, bo się ciągniecie jak gówno z gaci, jak pierd przy dupie. Kill z nosa. Ale po prostu chcę iść, a tu są bilety, żebyś mi skasował bilet i idę dalej. To jest ticket, or? Nie. Hmm? You're good, enjoy. Oh, thanks. Zapraszam do Jungle World. Kurwa, będzie nie trzeba nagrywać. Ej, czujecie, że tak pachnie? Wow, ale duże żaby. Ale żaby. Jungle World. Wydry. Yeah. Wydra z pingwinów. Jeez, jak ona się nazywała? Helena. Szkoda, że nie można jej złapać. Ja musiałem je pogłaskać. Żółw. Patrz, co tutaj jest? Mati. Co to jest? Kot. Ale zwierzątko. Możesz iść dalej, to już ogarnąłem. Tutaj nic nie ma. O, widzisz tam? Coś nie da się przy... Uuu, tutaj nie zauważyłem. Ten cały plac to jest tylko ich chata. Mają trochę miejsca do życia, nie? To, że to jest więcej trochę małp niż dwie. Oj, tutaj będzie ciemno. Powinien być ten pierdek. Skitrany. Jezu, zapraszam was na wodospady Niagara. Patrz, ile tam jest małp.
Patrz tu. Kaczki. Oni nie mają kaczek. My to mamy na co dzień. What the fuck? Kapibara. Nie, to taki zapłoki lodowcowej. To istnieje jeszcze? Last species. Kurde. Nigdy nie widziałem. To jest jaguar? Co to jest? To jestem ja. Co to jest? Ja pierdzielę. To jest leopard? No, leopard wielki. No a co to jest? Malayan tapir. Tapir to jest. Tapiry. Ja w ogóle zapomniałem, że coś takiego istnieje. Aż na tą żabę, jak wygląda jak tej ziemi. On jest tutaj. On jak z tej ziemi. To jest Atlas Beetle. Beetle to jest żuk? Żuk gówno ja. On gówno toczy. To jest myszka. Takie jak widzieliśmy w Central Parku. Ale to on lampią. Znajdź głowę. Patrz, cały czas się na ciebie patrzy. A, tu ja. Tu jest głowa. Idziemy dalej. O, tam jest. Tam dalej widać. Chodź. Patrz tu. Patrz, jakie mają pyski. Patrz, jakie podłużne i ten. Co to jest? Wąskie. Co to jest? Ale zawaliste zoo. Nie wiedziałem, że w ogóle takie krokodyle istnieją. Nie miałem pojęcia, powalałem. Byłem świadomy tego, że coś takiego jest, może jeden raz w życiu widziałem. No ale pierwszy raz widziałem na oczy. Let's go! Ja pierdzielę. Dobrze, nie ma dużo osób. A wiecie, że mamy własny? Ale zajebiście. Czuję się jak dziecko, nie? Ja, mega polecam Zoo Bronx. Tak, porównanie do Warszawy? Na samym wejściu już nie ma porównania. Wiesz, jakby... W Warszawie takie same jest? Jest fajnie w Warszawie. W ogóle to był mój pierwszy raz w zoo. I było zajebiście. Ale jak ja już jestem tutaj... Powiem ci, że jak ja byłem w zoo, no nie? To jest prawie takie jak to w Zamościu. To? Tak. To? To zoo? On jest popierdolony. W Zamościu tam normalnie masz tyrolkę nad krokodylami, one ci. Ej chłopie, skraczą. Tutaj masz, tu masz dobra, kolejkę. Dobra, weź, bo on sobie jaja robi. Ej. I wkręca frajer. O co? Na żywo cały czas. Wygląda to normalnie jak w Rzeszowie Wisła. Ja cię sunę, patrz tu, pawie. Nigdy nie widziałem... Nie, nie widziałem. No nie widziałeś pawa, w Lublinie łażył. Wiesz, trawią jedzą wielbłądy? Co? Wielbłądy jedzą piasek. I dlatego mają takie garby, bo im się zbiera. Jak dotkniesz, to tak jakbyś się gniotka dotykał. Osiokoń. Osiołokoń. Ty jesteś osioło człowieka, to jest osioło. Jezu, jakie fajne. Piękne są, nie? Patrz tu. No, tam jest ciepło. Ale kozak. Pierwszy raz widzę elefanta. Azjatycki. Jeez. Super, nie? Ale patrz, ma zcięty róg. Ale to jest bydle. Ale ma rogi. Tawił się specjalnie. Ale to widzisz, to jest Ameryka. To jest Hollywood, kopie, to wszyscy są aktorami. Zawsze nawet zwierzęta się ustawiają do kamery. To jest panda. Ale jest wolno. Jak byłem mały, to z takimi strusiami się ścigałem. Za szyję. Bo mojej babci siostra miała takie strusie. Mieli jeden wybieg dla strusiów i drugi, który mógł jeszcze iść obok nich. Kurwa, pamiętam tutaj ten struś? A bo jak to za młody, wygra z nim, a takie... A struś obok nich. Pojebane. Hieny. Nie są hieny. Dzikie psy z Metina. Dzikie psy z Metina? I nie ma. Niezłe, no. Trawa fajna, wszystko tego. Wow, patrz tu, do pnia wchodzimy. Idź. No. Widzisz? Taka żaba ogromna. No. Kurwa, ogromna. To jest żaba. To wygląda jakby to było z prehistorii. Tutaj masz jakieś duże jaszczury. O, patrz, Mati. Chodźmy po gorylę. Patrz, jakie małe. Szympansy. Pokaż to bliżej. Widzisz tutaj tradycyjny model rodziny? Kaczka? No co się lampi, lamusie, słaby jesteś. Dawajcie mi gorillas, ma friendos. Gorillas są czadowe. Gorillas? Są. Tam jest gorila. Patrz tu, burger. Co? Ma dość nas chyba dzisiaj. Patrzę ludzi. O! O, chodź tu. Ja pierdzielę. W ogóle to jest jak... Mordę ma jak człowiek, nie? No... Jesus. Jezus.
Nie chciałbym do tego podejść. Patrz na palce, no, patrz na tyłek. Jezus. Czy zostało? Był taki jedną. A, kto go zamówił? O, druga. Ja, czysto. I ma jak ja w liceum na lekcje normalnie. Patrz tu, przytulony. Taki po melanżu, nie? Taki po melanżowy chłopiec. Zmięty mocno. Złamany. No. Dawaj, chcę, chłopie. Co ty robisz, kurwa? Miesz chodzić? Znaleźliśmy rzadki gatunek Daunus zgubus. Dobrze, bo nie można ani po polsku, bo nagrywacie, ani po angielsku, bo są ludzie wokół. Możesz po hiszpańsku. Puta. Nie tak z rękami. Nie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie denerwuj się. Patrz, jak to się robi. Gdzie idziesz? Przecież nic nie zrobi, kurczę, pociąg. Ale jesteś strachliwy. I patrz co jest, nie do wiarku. Tak samo jak w Zamościu, fajnie. Mountain View i Nolali. Komentarz. Uważajcie, bo panna może być nieświeża, z Adidasem. Czyli jajcem. Patrz tu, no samochody. Jesteśmy oficjalnie zaatakowani przez muchę tygrysią. Ona dzisiaj... co tu jest, chłopie? Mucha tygrysia. A hornet. Green boys. Cicho. Przebitki robię. No on to wyciszy na przebitkę. Zabij mordę. Weźmiesz kurwa gryza Rzeszowskiego, to w pyzu dostaniesz od razu. Rozumiesz to? Daj. Normalnego. No, normalnego gryza. Też? Ja wezmę normalnego, chłopie. Wiedziałem, że to zrobi debil, kurwa. Patrz, teraz go w smutnym telewizorze. W dupę sobie włóż tą kamerę. Co ładne. Trochę więcej Bronxu. Co kochamy w Nowym Jorku? Lubię te rzeczy, no. Teraz na jakiś czas. Ładnie wyglądacie, chłopaki. Idziemy na mecz NKS-ów tak jak tysiąc innych osób. Kuba, patrz co się odpierdala. Wszędzie policja, chłopie, patrz. Police. Ale jaja tam się muszą dziać. Zobacz, kurwa, ile ludzi tu jest w ogóle. I say Poland, I love you guys. One of my best friends in Poland, her name is Kasia. Kasia, one day I'm gonna go see Kasia. And Iga, Iga's make me a lot of money. Iga Swiatek, the best tennis player. Ale widzisz jeszcze tak, siądziemy i wtedy mu zapłacimy. Nie, no cóż, zobaczymy czy się uda. Okej. Okej. Bro, mam parę problemów z tego powodu, że nie możemy w ogóle wziąć GoPro ze sobą. Ponieważ nie wiadomo dlaczego, możemy wziąć telefony, ale GoPro nie możemy mieć nawet w plecach. Próbujemy innej bramki, może się uda. Udało nam się przejść pro przez bramkę. Co to jest? Ja pierdzielę. Chcę wam coś pokazać. Yeah. Co? Kuba? Ja pierdziele. Ile się z tą czapką chłopie tutaj siadać? Wszyscy chłopie z New Yorkami, a z LA. Jesteśmy nam w jednym z najlepszych miejsc. Musimy tam być. To przybliż to fajnie. Ja nice catch, man! You can send me that easy. Nie wiesz o co chodzi w ogóle? Musi dobiec ten gościu co miota, musi wypierdzielić jak najmocniej piłeczkę i stara się przepiec te wszystkie bazy dookoła, nie? A oni muszą jak najszybciej to złapać, przed nim, wiesz, jakby dorzucić tą piłkę tam, gdzie no jest ta baza, żeby on się tam zatrzymał. Czekaj, czekaj, patrz teraz, nagram. Ja pierdzielę. Ja. Flyout, czyli on wywalił za boisko, tak? I
samolot jest tam. Ej, słuchajcie, mamy miejsca, które jeszcze taniej nas wyszły, szybciej weszliśmy i zajebiste są. Naprawdę. Czasem się opłaca polecić, wiesz, tak dziwnie. $70. Piwo. Fajnie. Piwo 70 zł. Baseball. Jankesi. Fajnie. Rodziny są obok, kurwa. Co jest? Nagrywa pod kamerą, kurwa. Patrzą, patrz, patrz. Kto wygrywa? Kto wygrywa? Kto wygrywa? Kurwa nie wiem. A kiedy? Piszcie w komentarzach, kto wygrywa. A tu. Kurczę pieczątka. Powiem wam tak, guys. This is America. Hahahaha.